Witam Państwa jeszcze raz. Stacja Artystyczna Rynek. Czasy mamy ciężkie, to wszyscy wiemy, dla kultury zwłaszcza. Bardzo się cieszę, że udało nam się to spotkanie zorganizować. Nie ukrywam, że kosztowało nas dosyć dużo wysiłku, żebyśmy dostali pozwolenie, ale mamy, więc się bardzo cieszę. Tym bardziej, że książka, o której dzisiaj opowiemy, ma premierę. Nazywa się Dzienniki Basowe. Tak wygląda to kamera. W ogóle śledzą nas w internecie wszyscy, więc cieszymy się bardzo i pozdrawiamy internet. Nie będę nic mówił, bo to Szymek dużo pewnie z autorem opowiedzą o tej książce. Książkę oczywiście będzie można zakupić i jak mniemam też dostać autograf autora. Ja bardzo chciałbym powitać Piotra Pawłowskiego. Dzień dobry. To jest właśnie autor. Przyjechał aż z Gdańska. Także Gliwice, Gdańsk, dwa razy na G, fajne. Fajnie. I oczywiście Szymon Szwajger, który poprowadzi całą imprezę. No cóż, nie będę już dużo mówił, zostawiam mikrofon chłopakom i zapraszam na spotkanie. Dzień dobry Piotrze, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. W internetach, dzień dobry wszystkim zgromadzonym. No i co, żeby nie przedłużać, zaczniemy może. Ja tę książkę czytałem już, oczywiście Państwo jeszcze nie, więc mam pewną przewagę. I dzisiaj próbowałem sobie wymyślić jakieś pytania, jak mógłbym zacząć tę naszą rozmowę. I trochę mnie wybawił z kłopotu kolega, pisząc do mnie, mi słuchaj, bo ty to już czytałeś, powiedz mi, o czym ta książka w zasadzie jest? Czy to jest o muzyce, czy to jest jakaś historyczno-społeczna sprawa, czy to jest może pamiętnik Piotra? Co to jest w zasadzie? No więc ja pozwolę sobie wykorzystać pytanie kolegi i zapytać, co to jest za książka, o czym ona jest? Myślę, że jest to książka o nas, o Polakach, o polskiej mentalności, która jest niezmienna. Ja ogarniam w tej książce lata 60., 70., 80., 90. i wszystko to, co przydarzyło się w moim życiu w XXI wieku. Ale to nie jest pamiętnik. Ja tu nie jestem absolutnie żadnym bohaterem. Ja jestem raczej drugim planem, bo na pierwszym planie dzieją się rzeczy ciekawsze. Ja tutaj opisuję ludzkie zachowania, poglądy. I myślę, że jest to rzecz dość uniwersalna. Bo nie żeby używać wielkich słów, ona o Polsce troszkę jest i o tym, co się pozmieniało troszeczkę przez ostatnich parę dobrych dekad. Troszeczkę się pozmieniało, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. Bo Dzienniki Basowe to jest trochę mylący tytuł, bo o basie też jest tu sporo oczywiście i muzyka się pojawia, ale ona też nie jest na pierwszym planie w zasadzie. Bo dla mnie, chociaż myślę, że jednak jeżeli ktokolwiek w ogóle mnie kojarzy w sensie rozpoznawalności, to bardziej kojarzy mnie jako muzyka niż menadżera. Natomiast jakby to powiedzieć, ja mam kilka różnych żyć. I starałem się tutaj te wszystkie światy jakoś ze sobą powiązać, bo tak naprawdę to chyba jest tym jedynym elementem, który te światy w tej książce wiąże. Ja się doliczyłem trzech co najmniej wcieleń różnych, które, a pewnie gdzieś tam jest im kilka mniej pobocznych. Takie pytanie miało być inne, ale ponieważ rozmawiamy w czasie dość gorącym powyborczym, ty nie jesteś zwolennikiem takiej tezy, że artysta nie powinien się wypowiadać na tematy polityczne, zdaje się. Jeżeli artysta się nie wypowiada na tematy polityczne, to przekona się prędzej czy później, że ta polityka do niego przyjdzie. Więc ja wszystkim tym, którzy mówią, że od polityki są politycy, a artyści są wyłącznie od uprawiania sztuki, proponuję, żeby powiedzieli to na przykład Bobowi Dylanowi. Pytam nie bez kozery, bo tutaj, polityka gdzieś tam pojawia się cały czas w tle, natomiast taką bardzo
sam koniec książki, on jest troszeczkę inny niż reszta, bo reszta to są rzeczywiście twoje wspominki i anegdoty gdzieś tam zebrane, natomiast koniec to jest taka wizja trochę futurystyczna, trochę dystopijna, dotycząca przyszłości, która w zasadzie trochę jakby się działa na naszych oczach. Czy nie przeraża cię to trochę, że tak jakby się właśnie spełniała ta twoja przepowiednia? Nie, nie przeraża mnie to i dokładnie tak będzie to wyglądać. Państwo sobie przeczytacie, jak to będzie wyglądać, zresztą trochę już pewnie widać. Bo zawodowo zajmujesz się czymś, co się brzydko nazywa zasoby ludzkie, trochę w skrócie mówiąc, tak? HR-em. O wiele bardziej podoba mi się słowackie określenie kapitału pracowniczego, mianowicie Słowacy mówią ludzkie zdroje i to bardzo mi się podoba. Zdrój jest czymś takim, powiedziałbym, mniej mechanicznym. Natomiast gdy ktoś mówi o zasobach ludzkich, to od razu mi się przypomina Dilbert. Być może ktoś z Państwa taką postać kojarzy. Jego się w którymś momencie pytają, którym najważniejszym zasobem firmy są zasoby ludzkie. I szef tego Dilberta odpowiada siódmym. Wtedy pada pytanie, to co jest na miejscu szóstym? Szywacze. Pytam dlatego, bo są takie pytania, których podobno nie należy zadawać w trakcie rozmowy o pracy i są takie pytania, których kandydaci nienawidzą. Na przykład, gdzie się pan widzi za 5 lat i ile pan by chciał zarabiać? No i pewnie są też pytania, których nienawidzą wszyscy autorzy, bo są takie sztampowe i powtarzają się zawsze, no ale miejmy je za sobą w takim razie. Skąd pomysł na tę książkę? Skąd przyszło, kiedy przyszło ci do głowy, że chcesz napisać książkę i że chcesz napisać książkę właśnie taką? W zasadzie to nie jest moja pierwsza książka, bo już ich napisałem w sumie 4, przy czym jedną pod pseudonimem, dwie inne jeszcze są niewydane, bo ciągle nad nimi pracuję. Więc to jest mój debiut wydawniczy, ale nie literacki. Ja mam dość dużą swobodę, jeżeli chodzi o pisanie. I myślę, że przyczyna, do której ta książka powstała, jest Facebook, na którym zamieszczałem swoje ni to felietony, ni to wspominki, ni to jakieś, nazwijmy to, przemyślenia i w którymś momencie zorientowałem się, że to cieszy się pewną popularnością i zacząłem być namawiany do tego, żeby to wszystko jakoś zebrać do kupy. No i dzięki nieocenionej pomocy redaktora pewnego wydawnictwa ta książka mogła ujrzeć światło dzienne w takiej formie. Pragnę także oczywiście wydawcy podziękować. Bo właśnie tak sobie nad formą, jak szukając klucza do tej książki i to jest zdecydowanie po prostu zbiór felietonów, takich rzeczywiście. Tego pytania nie miało, to pytanie nie miało paść, ale przyszło mi w tej chwili do głowy, czy w tej chwili Facebook jest takim medium dla felietonisty, na przykład takiego szybkiego reagowania, fajniejszym niż chociażby prasa drukowana? Z pewnością jest łatwiejszy, ponieważ po pierwsze nie ma żadnych ograniczeń co do długości tekstu. Po drugie, jakich odbiorców sobie zdobędziesz, czy może wychowasz, takich masz i jesteś całkowicie niezależny. W momencie, gdybyś chciał zostać felietonistą jakiegoś pisma, to w taki czy inny sposób no, musisz jeszcze wykosić całą konkurencję.
Ale ty byłeś felietonistą analogowym, nazwijmy to. Czy nawet jesteś w tej chwili? Jak to wygląda? Nie. Piszesz gdzieś stale? Więc swoje pierwsze w życiu felietony napisałem pod koniec lat 80. dla całkowicie już zapomnianego pisma, które to nazywało się Wieści. I to był przypadek. Gdzieś sobie zresztą felieton zachowałem. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem publikować swoje te teksty na Facebooku, odezwał się do mnie redaktor naczelny pisma Noise Magazine. Dla tych z Państwa, którzy mogą tego nie wiedzieć, jest to najlepsze pismo muzyczne, jakie wychodzi w Polsce. Ono jest poświęcone głównie cięższym odmianom rocka, natomiast jest literacko na bardzo wysokim poziomie. Pozdrawiamy redaktorów magazynu Noise. Oczywiście. A jak sam proces twórczy wyglądał? Bo czy to jest tylko kompilacja wpisów z Facebooka? Nie, o ile wiem, nie. I czy ty jakiś miałeś w związku z tym inaczej? Czy nawet jako ten facebookowy felietonista, nazwijmy to, masz jakiś twórczy reżim? Bo to jest taka rzecz, która się przewija często, jak rozmawiam z różnymi autorami, że muszą pisać od tej do tej, bo jakby no, jest to jednak konieczne. Ja zawsze jestem ograniczony czasem. Mi się najlepiej piszę na wakacjach i zdarza mi się wyjechać na przykład gdzieś na 2 tygodnie, odciąć się od wszystkiego i tam pisać. Natomiast jeżeli chodzi o felietony, no to piszę wtedy, kiedy czuję, że chcę o czymś powiedzieć. No ale raczej staram się to robić wtedy, kiedy nie mam obciążonej głowy innymi sprawami. A powiedz, bo w międzyczasie przyznałeś się, że masz książki, które są gotowe, ale jeszcze się nie pokazały. Możemy coś o nich usłyszeć więcej, czy to na razie jest rzecz tylko dla autora? Na razie mogę tylko powiedzieć, że jedna z tych powieści jest powieścią kryminalną i trup ściele się gęsto. Akcja rozgrywa się w latach 2005-2007, głównie w Polsce. Czyli to powieści, tak, bo to okej. A czy myślałeś o tym, kim może być potencjalny czytelnik dzienników basowych? Do kogo chciałbyś z tą książką dotrzeć? Poza fanami Made in Poland, którzy pewnie i tak ją kupią i przeczytają. Myślę, że fani Made in Poland mogą być tą książką rozczarowani, bo tu jest bardzo mało o Made in Poland. Ja więcej uwagi w tej książce poświęciłem już zupełnie zapomnianym muzykom, z którymi miałem przyjemność zaczynać swoją przygodę z muzyką i zrobiłem to z premedytacją, bo nie chciałbym, żeby oni byli zapomniani. Natomiast dla kogo jest ta książka? Myślę, że ona jest dla wszystkich inteligentnych ludzi. Właśnie wspomniałeś o tych muzykach, zespołach oprócz Made in Poland, którzy się przewijają na kartach tej książki, przewija się ich mnóstwo, a tych felietonów jest w ogóle kilkadziesiąt, chyba koło setki nawet. I tak uderzyło mnie, że mnóstwo zespołów i mnóstwo firm również, z którymi współpracowałeś, różnych tutaj się pojawia. Czego było więcej w twoim życiu? Zespołów czy przedsiębiorstw? Liczyłem to kiedyś, zespołów. A ile? Pamiętasz? Podzielisz się z nami? Byłem bądź jestem zaangażowany w 15 podmiotów twórczych. Brawa, prawda? ale ja rzeczywiście muszę się przyznać, że rzeczywiście dla mnie tą warstwą taką
Najciekawsze u tej książki jest to, jak piszesz o przemianach, które się dokonały i w obyczajowości, i w biznesie też, takiej kulturze generalnie organizacyjnej. Dużo się zmieniło, powiedz mi, jak ty to oceniasz od tych lat, no 80., powiedzmy, od kiedy zaczynasz? Na poziomie organizacyjnym, na poziomie kapitałowym, oczywiście, że zmieniło się bardzo co dużo. W roku 89 pojawiło się w Polsce bardzo dużo nowych firm. To był w ogóle wyjątkowy czas i myślę, że ci, którzy wtedy zaczynali swoją karierę zawodową, zawsze będą ten okres wspominać z nostalgią, bo nigdy wcześniej, ani nigdy później w Polsce nie było tylu możliwości pójścia w różną stronę. I sporo tych firm powstało w garażu i nawet jeżeli z tego garażu wyszły w sensie organizacyjnym, to dość często z tego garażu nie wyszły w sensie mentalnym. Bo ty właśnie miałeś okazję od początku jako menedżer gdzieś niejako od środka obserwować te wszystkie rzeczy restrukturyzacyjne i z restrukturyzacją związane, a widzisz gdzieś jeszcze czasami przejawy tego takiego mentalu, nazwijmy go, gdzieś między PRL-em a kapitalizmem zawieszonego, czy to już zdecydowanie jest przeszłość? Nie, to zdecydowanie nie jest przeszłość. Myślę, że taki mental widać we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, zwłaszcza przez 5 ostatnich lat. Natomiast mogę powiedzieć, że ostatnim bastionem komunizmu w Polsce są związki zawodowe i to właśnie widać najbardziej w tych niesprywatyzowanych firmach. Oczywiście, że to jest tak, że było bardzo wiele nieudanych operacji w czasie transformacji gospodarczych. Natomiast znam wiele przykładów firm, które upadły właśnie dlatego, że nie można było osiągnąć porozumienia. W tej książce jest sporo takich właśnie przykładów pozytywnych. Bo ja absolutnie nie jestem wrogiem związków zawodowych. Ja po prostu mówię, co myślę i co widzę. Okej, bo ty w ogóle nie jesteś typem rock'n'rollowca. To tak mi się wydaje, prawda? Nie można powiedzieć, że to... To nieprawda. Okay. Jestem ostrym rock'n'rollowcem i możemy się po tym wieczorze autorskim o tym przekonać. Ale... Ale był dalszy ciąg tego zdania. Ale lubisz akordy septymowe zmniejszone i różne inne takie historie mało durowe i mało rock'n'rollowe muzycznie? Wiesz, to jest tylko popisywanie się, nie? Wiadomo, no, nie umiem grać tylko dwudźwięki. Ale parę anegdot takich jest tutaj z życia rock'n'rollowego. Obraził się już ktoś, czy myślisz, że może się obrazić, czy miałeś gdzieś moment autocenzury w którymś momencie? Człowiek, który najbardziej może się obrazić, już się obraził. Okej, okay, ja wiem chyba, o kogo chodzi, więc nie to. Ale nie, czy nie, ale tak po serio bardziej, było gdzieś takie, miałeś takie pachnięcie, że może o tym nie pisać, a może to napisać inaczej, a może coś tam ominąć? Nie, jeżeli chodzi rock'n'rolla, aczkolwiek myślę, że parę razy rękami zadrżała.
Ale zadrżała i wyrzuciłeś, czy zadrżała i jednak przeczytamy? Czy zadrżała i wyrzuciłeś te fragmenty, przy których drżała, czy zadrżała, ale niech się dzieje? W jednym wypadku tak, a w drugim nie. Okay. Ile razy wygrywałeś wielką grę? Ile razy wygrywałeś wielką grę? Wygrałem wielką grę 3 razy. Pierwszy temat to było 25 lat polskiego rocka. Drugi temat to był mistrzowy gitary. Ten temat był dość bolesny, bo ja po prostu nie lubię solówek gitarowych, a musiałem ich wysłuchać mnóstwo. No i trzeci temat to była muzyka rockowa światowa, lata 80. i 90. Czyli wszystkie trzy to były muzyczne tematy, nie startowałeś z wiedzy o kolejnictwie, bo ja nie wiem, bo to jest, zdaje się, też twoja pasja, wszystko co szynowe, prawda? Tak, i myślę, że w finale uległbym dopiero perkusiście zespołu Hospital. Bo te tramwaje gliwickie nawet, znaczy, ja miałem pytać i zapytam może w tej chwili właśnie, bo gliwicki wydawca to nie jest jedyny gliwicki akcent w twojej biografii, zdaje się. Tak, mianowicie współpracowałbym tutaj z pewną koreańską firmą, do której prowadziłem kilka procesów rekrutacyjnych na stanowisko menadżerskie. No i też nagrałbym parę utworów z Mariuszem Bukowskim. Pierwszy z nich był w ogliwickich tramwajach. Wszyscy się dziwili, Mariusz zwłaszcza. Dlaczego ja napisałem tekst o ogliwickich tramwajach? Bo ja pamiętam. I pamiętam, jak jeździły, i były bardzo malowniczym elementem tego miasta. A teraz może tak, bo HR i muzyka to są światy dosyć rozłączne, ale zdaje się, że jest jakiś projekt, w którym próbujesz je syntetyzować. Dobrze kojarzę, bo gdzieś tam robiąc sobie research, rzeczywiście taki projekt miał miejsce kilka lat temu razem z kilkoma muzykami z Gdańska, z Łodzi i z Warszawy. Postanowiliśmy zorganizować coś w rodzaju zajęć integracyjnych na zasadzie team buildingu, czyli budowania zespołów do różnych firm. Wiadomo, że ludzie się bardzo chętnie integrują przy kręglach, przy paintballu, a myśmy wymyślili coś takiego, że będą się menadżerowie firmy integrować, chwytając za instrumenty. I udowodnimy im, że w ciągu 2 dni są w stanie skomponować piosenkę, nie umiejąc grać na żadnym instrumencie. Byli w stanie? Nie w każdym przypadku, bo jednak wiele zależy od współpracy. A czy to jest projekt, który jest uśpiony, bo nastała pandemia, która zamroziła różne rzeczy, czy to jest już przeszłość w tej chwili? To jest już przeszłość, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że było to bardzo udane przedsięwzięcie komercyjnie. Piotrze, bo ty przyjechałeś z Gdańska i mieszkasz w Gdańsku od lat, ale ty jesteś takim prawdziwym Krakusem od pokoleń. Zdaje się, tak? Dobrze kojarzę? Tak, w przeciwieństwie do pana Andrzeja jestem przedstawicielem krakowskiej, a nie podkrakowskiej inteligencji. Mhm. Okej,
Okej, okay. Co to jest krakówek w takim razie i czy jest coś takiego jak krakówek i czy to jest pejoratywnie zabarwione, czy w ogóle jest, jak to widzisz? Bo to jest określenie, które karierę jest zrobiło taka, ostatnio. Jest taka dzielnica w Krakowie, która nazywa się Zakrzówek i myślę, że chyba się coś panu Andrzejowi pomyliło. Powiedz mi, czy to jest, bo to jest tak, tych felietonów tutaj, jak się rzekło, jest mnóstwo. One są krótkie, najczęściej dowcipnie spuentowane, też najczęściej i takim celnym i ostrym piórem pisane. No i felieton to jest taka forma, która się rodzi na bieżąco. Czy jest szansa w jakiejś przyszłości na przykład, że pokażą się dzienniki basowe 2? Albo już dzienniki niebasowe zupełnie, bo tu cały czas piszesz, prawda? Takie kąśliwe obserwacje rzeczywistości różne. Więc tak, ja mam w tym momencie pomysły na 3 książki. Myślę, że już jest pora najwyższa, żeby opisać historię zespołu Made in Poland. I to bez przekłamań i bez unikania różnych faktów. No skoro kolega i tak się już obraził. Następnie chciałbym napisać książkę o polskiej szkole zarządzania. To myślę, że też może być interesujący temat, ale zupełnie niespodziewanie dla samego siebie zacząłem właśnie zbierać materiały do książki, która będzie horrorem. A coś więcej? Czy na razie masz jakieś, nic zupełnie? Szanowny, jako fan. Więc to... gdy sprzedałem ten pomysł swojej małżonce, która jest osobą bardzo wymagającą, literacko i nie tylko, powiedziała, no to naprawdę może być interesujące. Czyli na historię progroka w Demoludach, na którą strasznie chciałbym cię namówić, nie ma szans. Bo ja muszę państwu powiedzieć, Piotr, wiedza muzyczna Piotra jest imponująca, po prostu ja musiałem o tym powiedzieć i wspomnieć tutaj. Bo... W tym momencie myślę, że powinien coś raczej z moim synem na ten temat porozmawiać. Mój syn ma jeszcze bardziej encyklopedyczną wiedzę co ode mnie. Jest wielkim miłośnikiem i krautrocka i też rocka progresywnego z Demoludów i dotarł do takich informacji, takich nagrań, że no, tylko pozazdrościć. A powiedz mi, polska szkoła zarządzania, to fajnie brzmi, to jak trochę polska myśl szkoleniowa. W piłce nożnej. Dobrze, myślę, że to jest jakiś tutaj cień złośliwości. Mi się wydawało, że jest. Ale skąd? Okej, to poczekamy na książkę w takim razie. Słuchajcie Państwo, mnie się powoli kończą pytania, pewnie z sali jakieś padną jeszcze, ale jest pytanie, które ja muszę zadać, bo to Vox Populi. Czy lubisz zespół Exploited, Piotrze? W roku 2003 albo 2004 zespół Exploited zastanawiał się nad tytułem swojej nowej płyty i to takiej, która by po prostu oddawała ducha tego czasu. Był jakimś takim znaczącym pójściem do przodu. I Łoti w jakimś wywiadzie, czyli lider zespołu Exploited, powiedział tak, że w końcu mam taką nazwę i ta nazwa to Fuck the System.
Wy się śmiejecie tutaj, państwo może w internetach też, ale tutaj jest bardzo fajny epizod znajomości Piotra z zespołem GBH w tej książce opisany. Ja nie powiem jaki, kupcie i przeczytajcie, ale warto. Bardzo ciekawe doświadczenie. Się klękam przed państwem. Dziękuję, że mimo tej pandemii, temu wszystkiego, co tutaj wokół nas się dzieje, odwiedzili państwo stację. Ja oczywiście zapraszam, od września już stacja będzie ruszy, tak, tu mam patrzeć, widzę, ruszy stacja już, tak mam nadzieję, z kopyta, będzie się dużo działo, proszę nas śledzić oczywiście na Facebooku, gdzieś tam ulotki będą pewnie po mieście krążyły. Dziękuję Piotrowi, że przyjechał, tak, z małżonką, w Gdańska to jednak troszeczkę jest, Szymonowi, że prowadził, minę zrobił straszną. Ja oczywiście zapraszam, jeżeli państwo mają ochotę, tutaj autor zaraz zasiądzie na krześle i będzie podpisywał książki, będzie można sobie zrobić też pamiątkowe zdjęcie z autorem, więc tak to będzie ładnie wyglądało. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję panu za przybycie i państwu. Dziękuję.